Witajcie, moi drodzy! Nadszedł Dzień Ojca i z tego powodu przygotowałam kilka propozycji czytelniczych. Zaczynamy! Moi drodzy, przygotowałam dzisiaj cztery propozycje czytelnicze. W większości nic o nich nie wiem. Jedną kupiłam całkiem niedawno. Na zamówienie, natomiast jedną z nich przeczytałam i coś więcej Wam będę mogła opowiedzieć. Także przejdę teraz do pokazania tej perełki. To jest Atlas Nieba. Bardzo bogato ilustrowana książka opowiadająca właśnie o niebie, o galaktykach, o układzie słonecznym o tym, jak obserwować wszystko to, co jest. Potrzebne dla miłośników, interesujących się astronomią. Spójrzcie, tego typu zdjęcia, opisy. Mamy tutaj, tak samo pokazany, sprzęt, jakim można samemu obserwować gwiazdy. Są przeróżne ciekawostki, informacje. Także myślę, że osoby, które się interesują niebem, gwiazdami, planetami, będą bardzo zachwycone. Szczególnie no, mówię tutaj o naszych ojcach. Zobaczę, zerknę tylko na spis treści, żeby przybliżyć Wam tematykę, bo tak ogólnie powiedziałam. Także tak, mamy. Zaczynamy od Ziemi jako miejsca starożytnych staroż, spostrzeżeń astronomicznych. Niebo, później są gwiazdozbiory, niebo południowe, czyli, tak jak mówiłam, wszelkiego rodzaju gwiazdy, planety, planetoidy. Mamy też niebo podzielone na pory roku, bo jest niebo w styczniu, w lutym, w marcu. Także tutaj mamy różne Podział taki nie tyle może na parę roku, co na e, miesiące. No to pod kątem gwiazd właśnie. E, i, e, I mamy też, właśnie, cały układ słoneczny, czyli Słońce, Księżyc i wszelkie, e, wszystkie nasze planety. Także to jest, e, to jest taka perełka. Dlaczego perełka? Bo trudno by było gdziekolwiek dostać tę książkę. E, ja na zamówienie e, Księgarnia Krajna Wesołej Szkoły sprowadziła mi ją na zamówienie. Także, jeżeli byli, bylibyście zainteresowani, a nie będzie na stronie, napiszcie, że poszukujecie takiej książki, a jeżeli będą tylko w stanie, to wam sprowadzą. Także polecam. Kolejna książka to jest coś dla miłośników, trochę kryminałów, trochę intryk, trochę metafizyki bądź nauk ścisłych. To jest lud Jacka Dukaja. Słyszałam, że można w tej książce znaleźć takie pojęcia jak pomiar temperatury w stanie zamrożenia, akcelerator, izotopy helu 2. Także tutaj jest taka mieszanka różnych dziedzin, różnych klimatów. W ogóle jest tutaj Akcja, która dzieje się w Polsce, gdzie w ogóle nie wybuchła pierwsza wojna światowa. Ja o tej książce usłyszałam na spotkaniu z Jackiem Dukajem. Prowadził je Wojciech Orliński. I tam ogólnie była poruszona tematyka. Różnych, różnych historii właśnie na podstawie książek Jacka Dukaja. Także to jest taka jedna, jedna książka, którą wtedy zdobyłam, bo zainteresowało mnie to, jak o niej opowiadali i sama jestem ciekawa, czy rzeczywiście jest tam tyle informacji, które, które zdobyłam, ale myślę, że właśnie dla tatusiów Którzy się interesują różnymi takimi historiami. To będzie wspaniały prezent. I coś zupełnie z innej beczki, dla ojców którzy się interesują zdrowym jedzeniem, zdrowym trybem życia bądź umilanie swoim bliskim czasu w postaci ciekawych posiłków. Mamy tutaj zieloną kuchnię. Jest to książka kucharska, która składa się wyłącznie z zielonych składników. Podstawą, bazą są zielone warzywa, owoce. Natomiast, oczywiście, znajdziemy tam coś kolorowego, ale w formie dodatku. Są tutaj koktajle, zupy, chłodniki, dania gorące, różne przekąski. Sama próbowałam kilka. Kilka przepisów i całkowicie bardzo fajne są, bardzo pyszne, lekkie i, i takie smaczne. No natomiast mamy, zobaczcie, w ogóle też kolorowo jest, jest kolorowa książka sama w sobie, pięknie ilustrowana. Czyli tutaj mieliśmy akurat grill, grillowaną cukinię z fetą. Są różne warianty, natomiast fasolki szparagowej sama, dokładnie ten przepis stosowałam. No, fasolka w innej postaci niż zwykle mamy tutaj na przykład był koktajl z cukinii i jeszcze z jakiegoś owocu a mamy też z cukinii i z pietruszki ale był gdzieś jeszcze z, z jakimś owocem była cukinia no mamy tutaj koktajl szpinakowy z rzodkiewką także to akurat koktajle nam się nasuwają no jest dużo dużo przeróżnych takich Takich, to akurat mamy zupę z soczewicą, przeróżnych przepisów. Dlatego będzie to świetny prezent dla osoby, która lubi gotować coś innowacyjnego, wprowadzić do kuchni. I na koniec zostawiłam sobie książkę, którą znam, którą przeczytałam. Jest to. Książka napisana przez Marcina Wrońskiego. Morderstwo pod cenzurą. Jest to pierwszy tom serii kryminałów retro. Ogólnie jest ich dziesięć. 10. Ostatni, dziesiąty 10, są to Gliny z Innej Gliny, i to jest książka napisana przez różnych autorów, nie tylko przez Marcina Wrońskiego. Także to jest taki wyjątkowy tom. Natomiast na podstawie tej serii, jednego z tomów, nie powiem Wam w tym momencie na podstawie którego, bo nie pamiętam, ale został stworzony dramat i wystawiony był na deskach jednego z domów kultury, chyba in vitro w Lublinie. Między innymi w tworzeniu tego dramatu miał udział sam Marcin Wroński. Czego dotyczy książka? Książka dotyczy przede wszystkim, jak już wspomniałam, takich retroklimatów. Jest to kryminał. Jest to okres międzywojenny takie, takiego Lubina z lat 30.. Głównym bohaterem jest Zyga Maciejewski. Poznajemy go w momencie, kiedy. Walczy jako bokser na treningu z innym, z innym bohaterem książki. Jest to taka jego, można by powiedzieć, przeszłość bo kiedyś, kiedyś był bokserem, obecnie jest policjantem, prowadzi różne śledztwa i miałby to, miał być to dla niego taki wolny dzień wolny od spraw, od, od pracy taki odpoczynek ale nagle dowiaduje się, że zostało popełnione morderstwo, jedzie na miejsce wydarzeń i co tam zostaje. I tutaj Marcin Wroński zdobył moje serce, dlatego że podszedł do sprawy w niebanalny sposób. Zazwyczaj mamy jakieś podrżnięte gardło, ktoś kogoś zastrzelił, przebił nożem. Natomiast tutaj... Sama, Jeżeli ktoś nie chce, żeby dowiedzieć się tego szczegółu, to na razie niech zamknie uszy, a za, za kilka mi minut może od, odsłonić sobie, odetkać. Zastaje trupa. Trupa, który nie dość, że ma odcięte genitalia, to jeszcze jest zakneblowane tymi genitaliami. No, czyż gdzieś spotkaliście się z takim zabiegiem? Ja nie. Pierwszy, pierwszy raz przeczytałam coś takiego u Marcina Wrońskiego. książka jest bardzo wymagająca. Wymagająca, jeśli chodzi o czytanie, gdyż na samym początku jest bardzo dużo szczegółów dotyczących sprawy, dotyczących bohaterów, zaczynamy ich poznawać. Każdy szczegół jest istotny do dalszej, do dalszej akcji, jeśli chodzi o książkę. I. Um, w momencie, kiedy my już przejdziemy przez, przez te wszystkie informacje, kiedy się tak wdrożymy, czytanie jest przyjemnością. Po prostu na początku potrzebujemy takiego spokoju, aby inne bodźce nas nie rozpraszały, dlatego że będzie nam ciężko przyswoić to wszystko. Także trzeba na początku sobie znaleźć takie ciche, spokojne miejsce. Poza tym. Książka ma trochę taki mroczny klimat. Jest to, no wiadomo, uliczki Starego Lublina, gdzie dużo takich było zakamarków, podejrzanych miejsc, prostytutki, inne osoby, które są takiego podejrzanego pochodzenia. Spotkamy się tu też trochę z historią. Także autor przeprowadza nas po kolei tymi przemyśleniami i dochodzeniem bohatera głównego, czyli Zygi. Ale nie wszystko jest takie oczywiste. Możemy się w pewnym momencie domyślać, o co tam chodziło, ale też nie jesteśmy pewni, więc tak naprawdę do samego końca jesteśmy trzymani w niepewności. Także tatusiowie, którzy Uwielbiają kryminały, szemrane towarzystwo, oczywiście w teorii, tak w książkach, takie klimatyczne, klimatyczne miasta. To wydaje mi się, że właśnie morderstwo pod cenzurą będzie wyśmienitym prezentem. A później, jeżeli książka się spodoba, macie pole do popisu, bo jest jeszcze dziewięć tomów. Wrócę jeszcze do spektaklu, który był w Lublinie wystawiany. Całkiem niedawno można było w internecie zobaczyć pierwszą i drugą część tego spektaklu, jednak obawiam się, że jest obecnie niedostępny. Natomiast z tego, co czytałam, ma być sztuka wystawiana również w Gdańsku, i też ma być powtórka w Lublinie. Natomiast czy tak, będzie trzeba, trzeba odszukać sobie te informacje. Jeżeli ja dotrę do tych informacji, to wkleję Wam pod spodem w linku, będziecie się mogli z tym zaznajomić, bo być może jesteście gdzieś z okolic i, i będziecie chcieli obejrzeć, a naprawdę jest spektakl był bardzo ciekawie zorganizowany, stworzony, dlatego że oprócz obecności aktorów na deskach. Mieliśmy też tak zwane retrospekcje, mieliśmy coś w rodzaju filmu. Wszystkie te elementy były bardzo spójne ze sobą i tworzyło taki ciekawy, niezwykle klimat, bo zazwyczaj w teatrze widzimy tylko mamy kontakt z żywym aktorem, nic poza tym. A tutaj kilka takich różnych specjalnych. Pomóżcie mi nie efektów, form wykorzystanych, tak. Także na dzień dzisiejszy to wszystko. Mam nadzieję, że coś tutaj znaleźliście dla swoich tatusiów i życzę Wam i Waszym ojcom wszystkiego dobrego. I do następnego razu. Cześć!